Kolejny punkt: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Rady Dzielnicy 16 roku 2013, druk nr 251. Państwo mają ten druk przed sobą. I tutaj nie ma? Nie ma. Nie? Nie. Ale to jest ja nie, nie, nie. Proszę wrzucić na prawo. A ty, przepraszam, to nie ma problemu, żeby Państwo dostali, tylko jest jakiś. No to niedocerowane, ale. Słuchajcie Państwo, nie ma takiej konieczności. Jest na tym szkoda papieru. Ale nie wszyscy lubią patrzeć na taki duży ekran, niektórzy wolą mieć coś przed oczami. Także jeżeli będzie taki wniosek formalny, to w ogóle mogę za przeproszenie ja mogę nie dawać. Nie. Ale to. Proszę Pan przeczytać. Ale Szanowni Państwo, wydaje mi się, że tego naprawdę nie jest za wiele i tak robimy to na jednej kartce, cztery różne uchwały, prawda? Czyli jest oszczędność papieru, staramy się, żeby było to jak trzeba. Szanowni Państwo, czyli tak, te zmiany, tak jak mówiłem we wstępie, związane są przede wszystkim z tym, że pieniądze, które prosił nas magistrat, żebyśmy zarezerwowali na zapłacenie zaległych faktur, znalazły się w budżecie miasta, czyli zostały nam pieniądze w wysokości 980 zł na paragrafie oraz 400 zł mamy do przeniesienia w związku z tym, że miasto podpisało umowę z nowym odbiorcą usług. Ten sam? Tylko, aha, teraz, no to w wyniku przetargu zostały ustalone mniejsze kwoty na energię elektryczną i tutaj szacujemy oczywiście, bo to jest szacunek, bo wiadomo, że nie można tutaj tak sobie gotówki, że może nam zostać to około 400 zł, które możemy też przenieść na ten paragraf zakupowy, zakup materiałów i wyposażenia. I to jest główny powód tej zmiany. Jeżeli będzie jakaś kolejna zmiana w planie naszym finansowym, to będzie chyba na kolejnej sesji, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale nie wiadomo, czy sierpień, wrzesień, bo wtedy będzie więcej wiadomo, w których paragrafach. Teraz na zakupowym zostało 150 zł. O, a zostało 150 zł i wydaje mi się, że to jest kwota, która nawet na jakieś drobne rzeczy, które potrzebne są w dzielnicy, no, jest za mało. Otwieram dyskusję, proszę. Aha, czyli również Państwo dostali a propos preliminarza sprawozdanie z wykonania tego preliminarza za rok, za pierwszy kwartał, tak? Za 4 miesiące. Także tam widać, jak te pieniądze, że tak powiem, są zaangażowane, gdzie już jest zero albo wszystkie środki są zaangażowane. Dyskusja. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym Rady Dzielnicy 16 na rok 2013.